Minuta meczu, najważniejszy moment tej pierwszej połowy. Błędy w liniach obronnych zespołu GKS-u Katowice wykorzystane przez Wisłę, dośrodkowanie Marka Zająca i bramka Tomasza Frankowskiego. Tutaj błąd w chwyciu Andruszczaka i błąd w wyjściu do tego środkowania Lecha. 695 minut Wisła grała w lidze bez bramki Tomasza Frankowskiego. Oczywiście Frankowski nie zawsze wtedy przebywał na boisku, ale to chyba najdłuższa przerwa w polskiej lidze tego piłkarza, jeśli chodzi o przerwę między strzelonymi bramkami. No i sytuacja, która miała miejsce chyba w 28 minucie, dość strzał z rzutu wolnego Marka Kubisza. Interwencja Macieja Szczęsnego, zderzenie ze słupkiem. Szczęsny na moment traci przytomność, ma rozcięty łuk brwiowy. No i konieczna była zmiana. Maciej Szczęsny odwieziony karetką do szpitala. Jego miejsce zajął Artur Sarnat. To była najgroźniejsza sytuacja chyba stworzona przez GKS Katowice, który nie rezygnował z wyrównania jeszcze w pierwszej połowie meczu, a to Marek Kubisz wybija piłkę po strzale Tomasza Frankowskiego. Tak, Wisła objęła prowadzenie w tym meczu. 15. bramka Frankowskiego w tym sezonie. Co by nie mówić, zabrakło Wojciecha Szali w obronie GKS-u. Tak, to ani Gorczkow, ani Widów, ani ustawiony na lewej stronie Moskała nie mogę sobie poradzić z prawą stroną Wiślaków, gdzie rządził Pater. A w drugiej połowie strzał z dystansu Gorczkowa. Groźna sytuacja również po tym, jak Jachaja ograł Marka Zająca, ale przerzucił piłkę nad bramką. A potem najpierw strzał Marka Zająca, przejmuje piłkę w polu karnym Grzegorz Pater i zdobywa drugiego gola dla Wisły w tym meczu. A swojego pierwszego w tym sezonie. Bramka strzelona, popularnie mówiąc, ze szpica. I za chwilę kropka nad i, którą postawił Tomasz Frankowski. W przedostatniej minucie meczu zagranie piłki przez Mirosława Szymkowiaka. Frankowski na raty. Najpierw Piotra Lecha, a potem już do bramki. 16. gol Tomasza Frankowskiego. Uzasadniona radość. Minuty plus to, co liczą sędziowie. Świetnie podający w tym meczu Szymkowiak ograł Schnauznera. Gramy dalej. Frankowski, wyszedł Lech. Pusta bramka. Frankowski 3-0. No jest to już wynikiem tego, że GKS po prostu próbował przynajmniej strzelić tą bramkę kontaktową. Tutaj trzeba pochwalić dobrą akcję Szymkowiaka. Ładne przyjęcie, obranie tutaj obrońcy Katowic. Lech bardzo dobrze wyszedł z tej pierwszej interwencji, skracając kąt. No ale tutaj brak asekuracji ze strony partnerów już było wynikiem utraty tej trzeciej bramki. Zobaczmy, podanie Szymkowiaka i Frankowski raz, a potem drugi już bez kłopotów do pustej bramki. 16. bramka Frankowskiego, odblokował się i znów trochę odskoczył w klasyfikacji najlepszych strzelców naszej ligi. Nie dał rady Schnauzner, 3-0, to jest rozstrzygnięcie tego meczu.